wraz z moim gościem Mariuszem Czerkawskim rozmawiamy o polskim hokeju, ale nie tylko. Jakoś w hokeju niestety cię nie widać i ja ubolewam nad tym. Podejrzewam, że polscy kibice również, ale rozwijasz swoją inną pasję. Chciałbym, żebyś o tym opowiedział. Jesteś ponoć najlepszym golfistą wśród celebrytów i odwrotnie. Najlepszym celebrytą wśród golfistów. Najlepszą hokeistą wśród celebrytów. Dobrze, też to na pewno. To na pewno. Jak nie, to jest znaczy, z tym golfem? Szczerze, to do hokeja na pewno jeszcze wrócimy i ja jeszcze mam sporo energii przed sobą i znaczy w sobie i czasu przed sobą i gdzieś powoli zaczynamy o tym myśleć. No, na pewno to nie było jak gdyby ostatnie podejście do hokeja. Jakiś czas to na pewno potrwa, żeby zgromadzić właśnie tych ludzi z podobnym myśleniem. No nie zapominajmy, ci zawodnicy, którzy kończą na przykład granie w hokeja, jak na przykład Waldek Lisiak czy inni, oni kiedyś będą na pewno chcieli też być może i wspomagać ten polski hokej i może kiedyś uda się i czy Henryka Gruta ściągnąć właśnie do Polski, który ma niesamowite doświadczenie i którego na pewno wszyscy by chcieli widzieć właśnie w naszym kraju, żeby też wniósł to doświadczenie i tak jak uczy młodzież w Szwajcarii właśnie tych nawyków hokejowych i tego kunsztu, może kiedyś uda się i w Polsce. Ale wracając właśnie do golfa, no bo akurat jest piękna pogoda i słonecznie, to na pewno od 2 lat jakoś ten golf strasznie się nim zaraziłem. Powiem strasznie, trochę w cudzysłowie, bo z jednej strony daje mi niesamowitą przyjemność, z drugiej strony aż się martwię, bo często mi ten golf po głowie chodzi i rzeczywiście nie jest łatwo z naszymi celebrytami wygrywać, bo gra ich mnóstwo, no, czy Jurek Dudek, czy Krzysiu Materna, weźmy chłopaków za nim Romru, Mateusz Kuśnierewicz, no wiem, że Zbyszek Boniek, także jest sporo zawodników. Na szczęście nie wszyscy przyjeżdżają na te turnieje i to też nie jest tak, że ze wszystkimi bym był w stanie wygrać. Z drugiej strony panuje tak zwany system handicapowy i to też pomaga, ale już nie będę wchodził w szczegóły, kto się będzie chciał zainteresować, na pewno się dowie, na czym to polega. W każdym razie było bardzo przyjemnie. Był finał w Szczecinie w zeszłym roku, w sierpniu. Udało mi się wygrać tak zwany World Golfers Championship, czyli tak zwane eliminacje z listy celebrytów naszych polskich do tego turnieju. I przy okazji też pojechałem na Diners Club Trophy na Mauritius. Też reprezentowałem Polskę, było nas jeszcze... Mieliśmy jednego zawodowca ze sobą, plus następnych 2 zawodników. Także nasza 4 też reprezentowała dzielnie, no, 5. miejsce. Ale to całkiem niezłe jest 5. miejsce ze względu na to, ile mamy pól golfowych i jak popularna jest ta dyscyplina w naszym kraju. Ale rzeczywiście no jest to niesamowity sport. Znaczy, no powiem tak, nie będę namawiał aż tak bardzo, bo ja wiem, że dla niektórych jest to nie do przejścia. I ja też przecież miałem z golfem mnóstwo do czynienia, bo przecież wielu moich przyjaciół, kolegów grało od lat w golfa, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie, czy w Szwecji, gdzie w tych krajach jest golf bardzo rozwinięty. Ja nigdy nie objawiałem zainteresowania tą dyscypliną. Uważałem, że ona jest wręcz nudna. No, okazało się zupełnie inaczej i rzeczywiście jak się złapie bakcyla, to już jest dosyć tak na poważnie. No to tak, ja Ci życzę, żeby ta piłka jak najczęściej do dołka wpadała, ale też wszyscy, myślę, że życzymy sobie Twojej obecności przy polskim hokeju i żeby on w jakiś sposób się odbudował. Powodzenia. Dziękuję, pozdrawiam.